Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Moja wojna. Autor George Orwell. Czyta Bartosz Głogowski. Dziennik wojenny. Od redakcji wydania oryginalnego. W pierwszych trzech latach wojny Orwell prowadził dwa dzienniki, obejmujące okresy od 28 maja do 28 lipca 1940 roku oraz od 14 marca do 15 września 1942 roku. Pisał je ręcznie, podobnie jak dzienniki wcześniejsze, i zamierzał dać później do przepisania na maszynie. Pracę tę najprawdopodobniej rozpoczęła we wrześniu 1942 roku jego żona Eileen. Z tekstu zostały wtedy usunięte niektóre fragmenty, a opustki zaznaczono wielokropkami w liczbie od 4 do 6, co było stałą praktyką autora. Rękopis pierwszego dziennika nie zachował się. W liście do Iana Angusa z 21 maja 1967 roku, Ines Holden. 1906-1974 brytyjska pisarka i dziennikarka stwierdziła, że Orwell pragnął, aby dokonała redakcji jego dziennika wojennego i opublikowała go wraz z tym, który sama prowadziła. W rzeczonym liście powtórzyła krótki fragment ze swojego dziennika, zawierający prośbę Orwella skierowaną do Eileen. Widzisz, znajdują się tam fakty dotyczące treści publikacji prasowych, obliczenia ile miejsca gazety przeznaczają na reklamy, ile na relacje zgonić w Derby i tak A Ines dołączy do tego babskie, impresjonistyczne teksty ze swojego dziennika. Wspólne przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem, ponieważ Ines Holden chciała zmieniać te fragmenty u Orwella, z których treścią się nie zgadzała. Albo te, które uznała za niezgodne z własnymi odczuciami. Jej dzienniki ukazały się w 1943 roku pod tytułem It was Different at the Time. Jak potem wspominała, Golens nie chciał wydać dziennika Orwella, powodowany obawą, że niektóre osoby mogą poczuć się urażone. Wyjątki opublikował World Review w czerwcu 1950 roku. Pani Holden dostarczyła komentarze i uwagi, które umożliwiły identyfikację pewnych osób i zdarzeń. Tytuł oryginalny, Wartime Diary, nadał dziennikom sam autor, który rozpoczął ich pisanie w przeddzień ewakuacji około 345 tysięcy brytyjskich i sojuszniczych żołnierzy z plaż Dunkierki po kapitulacji Francji. Operacje te zakończono 4 czerwca 1940 roku. 28 maja 40. Od dziś już na pewno nie będzie afiszy gazetowych. Połowa czołowej strony wczesnego wydania Star poświęcona kapitulacji Belgii. Druga połowa zawiera informacje, z których wynika, że Belgowie się trzymają i że jest z nimi król. Zapewne rezultat niedoboru papieru. Niemniej z ośmiu stronic tego wydania sześć poświęconych jest gonitwom konnym. Od wielu dni nie nadchodzą żadne istotne wiadomości i niemal nie sposób wywnioskować, co się naprawdę dzieje. Oto cztery możliwe scenariusze wydarzeń. Pierwszy: Francuzi mieli w rzeczywistości przeprowadzić kontratak z kierunku południowego. Drugi: chcieli tego dokonać, ale niemieckie naloty uniemożliwiły im koncentrację sił. Trzeci: Dowództwo sił na północy uznało, że stawianie oporu jest niemożliwe, to też zadecydowano, że lepiej powstrzymać się z kontratakiem do chwili, gdy niemieckie natarcie osłabnie, lub też czwarty, że położenie na północy jest właściwie beznadziejne i znajdujące się tam jednostki mogą albo wywalczyć sobie drogę odwrotu na południe, albo skapitulować, albo ulec całkowitemu rozbiciu, czy ewakuować się morzem, przypuszczalnie doznając przy tym bardzo ciężkich strat. Obecnie prawdopodobne wydaje się tylko czwarta możliwość. Francuskie komunikaty wojenne wspominają o ustabilizowaniu się frontu na linii Sommy i N, zupełnie tak, jakby siły, które zostały odcięte na północy, w ogóle nie istniały. Choć brzmi to okrutnie, mam nadzieję, że BEF, British Expeditionary Force, brytyjski korpus ekspedycyjny, raczej pozwoli się rozsiekać, niż ulegnie nieprzyjacielowi. Ludzie rozmawiają o wojnie więcej niż dotąd, ale tylko trochę więcej. Tak jak zwykle i tak jak poprzednio, nie słyszy się żadnych komentarzy na ten temat w pubach i tym podobne. Ostatniego wieczora poszedłem z Eileen do pubu, żeby wysłuchać dziennika informacyjnego nadawanego o 21. Barmanka jednak włączyła radio dopiero na naszą prośbę. Jak mi się wydawało, żaden z klientów nie słuchał wiadomości. 29 maja 40. Obecnie najważniejsze informacje człowiek musi dedukować na podstawie napomknień, półsłówek i aluzji. Główną sensacją wczorajszego wieczoru było to, że dziennik informacyjny o 21.00 poprzedzono pokrzepiającym wystąpieniem całkiem niezłym Dafa Coopera po to, aby posłodzić gorzką pigułkę. A także istotne było to, że Churchill zapowiedział w swoim przemówieniu, iż przedstawi obraz sytuacji na początku przyszłego tygodnia i że Izba Gmin powinna się przygotować na mroczne i tragiczne wiadomości. Znaczy to zapewne, że mogą spróbować dokonać odwrotu. Jednakże, czy owe mroczne wiadomości mają oznaczać ogromne straty w ludziach, kapitulacje części BIF, czy też coś innego, tego nie wie nikt. Słuchałem wiadomości w antrakcie może nieco przeintelektualizowanej sztuki, w Torch Theatre. Obecni tam słuchali znacznie bardziej uważnie, niż gdyby się to działo w pubie. Eileen mówi, że pracownicy w wydziale cenzury, gdzie jest zatrudniona, odkładają osobno wszystkie czerwone gazety, przy czym zaliczają Tribune do tej samej dokładnie kategorii, co Daily Workera. Ostatnio, gdy wydano zakaz wysyłania za granicę tego ostatniego, oraz Action, jeden z kolegów zapytał ją, czy zna pani tę gazetę? Daily Worker and Action? Najnowsze plotki, że Beaver Book, odkąd objął swoje stanowisko, doprowadził do wyprodukowania dwóch tysięcy dodatkowych samolotów, likwidując wąskie gardła w fabrykach. Że naloty, być może na Londyn, mają się rozpocząć za dwa dni. Że Hitler zamierza użyć do inwazji na Anglię tysięcy szybkich łodzi motorowych, zdolnych przebyć bez szwanku zapory minowe. Że dotkliwie brakuje nam karabinów. To ostatnie słyszałem z kilku źródeł. Że morale zwykłych niemieckich piechociarzy jest żałośnie niskie. Że podczas operacji norweskiej ministerstwo wojny było tak źle poinformowane, że nie wiedziało nawet, iż noce w Norwegii są krótkie uznało, że jednostki, które musiały w końcu wyokrętować się w pełnym słońcu, dokonają tego pod osłoną ciemności. 30 maja 40 BIF wycofuje się w kierunku Dunkierki. Trudno wywnioskować nie tylko ilu żołnierzy może się wydostać z okrążenia, lecz nawet ilu ich tam jest. Ostatniego wieczoru radiowa wypowiedź jakiegoś pułkownika, który powrócił z Belgii. Niestety nie udało mi się jej wysłuchać, jednak z relacji Eileen wynika, że oficer ów wtrącił kilka uwag mających dać słuchaczom do zrozumienia, że nasze siły zostały wydane na pastwę przeciwnika przez a. Francuzów, bo nie przeprowadzili kontrataku oraz b. przez nasze władze wojskowe, które niedostatecznie je wyposażyły. Nigdzie w prasie ani słowa o zarzutach przeciw Francuzom. Dwa dni temu Dav Cooper wyraźnie ostrzegał przed tym w swoim wieczornym wystąpieniu. Z dzisiejszej mapy sytuacyjnej wynika, że francuski kontyngent w Belgii poświęca się dla BIF, umożliwiając mu ewakuację. Borkenau oświadczył, że Anglia jest zdecydowanie w pierwszej fazie rewolucji. Komentując tę wypowiedź, Connolly powiedział, że niedawno przypłynął z północnej Francji statek z uchodźcami. Była tam też grupa zwykłych pasażerów. Uchodźcy to w większości dzieci w straszliwym stanie, gdyż podczas rejsu statek został ostrzelany z broni maszynowej itd. i tak dalej. Wśród pasażerów była Lady, która wcześniej próbowała wepchnąć się na czoło kolejki, oczekujących na zaokrętowanie, a gdy zwrócono jej uwagę, prychnęła z oburzeniem: Czy wiecie, kim ja jestem? Nic mnie to nie obchodzi, ty pieprzona suko, do kolejki, odpowiedział Steward. Ciekawe, jeżeli prawdziwe. Nadal żadnych oznak jakiegokolwiek zainteresowania wojną. A jednak sprawa wyborów uzupełniających, reakcje na wezwania do ludności itd., pokazują prawdziwe nastroje. Pozornie ludzie nie mogą pojąć tego, że grozi im niebezpieczeństwo, gdy uzasadnione są przypuszczenia, iż inwazja na wyspy może nastąpić w ciągu kilku dni o czym piszą wszystkie gazety. Ludzie zaczną to rozumieć dopiero wtedy, kiedy spadną bomby. Connolly twierdzi, że wybuchnie wówczas panika, z czym się jednak nie zgadzam. 31 maja 40. Wieczorem w teatrze na sztuce Denisa Ogdena The Peaceful Inn beznadziejna ramota. Jednak co ciekawe, choć rzecz dzieje się w roku 1940, utwór nie zawiera żadnych pośrednich czy bezpośrednich odniesień do wojny. Osobliwe, jak niewielu mężczyzn nawet obecnie powołano do służby wojskowej. Na ulicy z reguły trudno dostrzec mundur. W wielu punktach strategicznych, np. obok posągu Karola I na Trafalgar Square, ustawiane są zapory z drutu kolczastego. Pogłoskę o braku karabinów słychać z tak wielu źródeł, że musi być prawdziwa. 1 czerwca 40. Wieczorem na dworcach Waterloo i Victoria żeby zobaczyć, czy nie uda się czegoś dowiedzieć o Eriku. Oczywiście okazało się to zupełnie niemożliwe. Osobom repatriowanym zakazano rozmawiać z cywilami. W każdym razie są one jak najszybciej wywożone z dworców. Widziałem właściwie bardzo niewielu żołnierzy brytyjskich, to jest z BIF, ale znaczną liczbę uchodźców belgijskich i francuskich, kilku żołnierzy obu tych narodowości, kilkunastu marynarzy, w tym niektórych z marynarki wojennej. Uchodźcy wyglądali w większości na osoby przeciętne, w typie sklepikarz-urzędnik, i byli w całkiem dobrej formie. Mieli ze sobą nieco rzeczy osobistych. Jakaś rodzina taszczyła wielką klatkę z papugą. Jedna z kobiet płakała albo była bliska płaczu, jednak większość została po prostu oszołomiona ciżbą ludzką i zupełnie obcym otoczeniem. Przy dworcu Wiktoria zebrał się wcale liczny tłum, który musieli odpychać policjanci, żeby umożliwić uchodźcom oraz innym ludziom wyjście na ulicę. Uchodźców witano ciszą, natomiast wszyscy marynarze z różnych służb wznosili entuzjastyczne okrzyki. Jakiś oficer marynarki wojennej w mundurze, ze śladami długotrwałego pobytu w wodzie, mający na sobie fragmenty oporządzenia żołnierza piechoty, w hełmie, podbiegł do autobusu uśmiechając się i salutując na wszystkie strony, podczas gdy kobiety krzyczały do niego i poklepywały go po ramionach. Widziałem, jak przez dworzec maszeruje kompania piechoty morskiej, zmierzająca do pociągu w kierunku czetem. Zdumiała mnie ich muskularna budowa ciała i wspaniała żołnierska postura, łoskot butów, znakomita postawa oficerów. To wszystko przypominało mi rok 1914, kiedy to każdy żołnierz wydawał mi się Olbrzymem. Dzisiejsze poranne gazety piszą rozmaicie, że albo 4 piąte, albo 3 czwarte BIF zostały już ewakuowane. Na fotografiach, prawdopodobnie wyselekcjonowanych lub fałszywych, widać, że żołnierze są w dobrej formie, a ich sprzęt wygląda na raczej nietknięty. 2 czerwca 1940. Nie sposób określić, ilu żołnierzy z BIF zostało ewakuowanych na wyspy. Jednak z informacji podawanych przez rozmaite gazety wynika, że około 150 tysięcy oraz że na terytorium Belgii przegrupowano na początku około 300 tysięcy. Ani słowa o tym, ilu było wraz z nimi Francuzów. Kilka gazet zdaje się sugerować, że Dunkierka będzie mimo wszystko utrzymana, nie zaś ewakuowana w całości. Wydaje się to jednak nierealne, chyba że wydzieli się znaczną liczbę samolotów do działań wyłącznie nad tym obszarem. Jeśli jednak naprawdę ewakuowano 150 tysięcy ludzi, będzie prawdopodobnie możliwa dalsza ewakuacja jeszcze większych mas ludzkich. Przystąpienie Włoch do wojny przewidywane jest w każdym czasie po 4 lipca. Zapewne jako pretekst posłuży jakaś propozycja pokojowa. Panuje ogólne przekonanie, że nastąpi próba inwazji na wyspy. Być może będzie to jednak tylko niemiecka akcja dywersyjna, podczas gdy Berlin i Rzym podejmą działania, żeby dorżnąć Francję. Najwyraźniej wiele osób, w tym De Valera, wierzy, że Irlandia zostanie zajęta. O takim scenariuszu wspomina się dopiero od kilku dni, choć był on oczywisty od samego początku. Niedzielny tłum, jak zwykle przemieszczający się we wszystkich kierunkach wózki dziecięce, członkowie klubów, cyklistów na rowerach. Grupy młodych mężczyzn sterczących na rogach ulic, a jednocześnie twarze tych ludzi wcale nie wyrażające świadomości tego, że najprawdopodobniej za kilka tygodni nastąpi niemiecka inwazja. Z ich rozmów, które słyszałem, też to nie wynika. A przecież stoi to jak byk we wszystkich niedzielnych wydaniach gazet. Reakcja na ponawiane wezwania do ewakuacji z Londynu dzieci też jest nikła. Najwyraźniej ludzie rozumują tak. Naloty ostatnim razem nie nastąpiły, więc nie nastąpią także teraz. Jednak, gdy przyjdzie czas, wszyscy ci ludzie będą zachowywać się dzielnie, pod warunkiem, że otrzymają instrukcje, jak postępować. A oto ogólna analiza reklam w dzisiejszym wydaniu People. Gazeta ma 12 stron, czyli 84 kolumny. Z tego około 26,5 kolumny, ponad 1 czwartą objętości przeznaczono na reklamy. Można tu wyróżnić następujące grupy: Artykuły żywnościowe, 5 i 3 kolumny. Leki patentowane, 9 i 1 kolumny. Wyroby tytoniowe, 1 kolumna. Gry liczbowe, 2 i 1 trzecia kolumny. Odzież, 1 i 1 druga kolumny. Różne, 6 i 3 czwarte kolumny. Z dziewięciu reklam artykułów żywnościowych sześć dotyczy zbędnych produktów luksusowych. Z dwudziestu dziewięciu reklam leków dziewiętnaście dotyczy specyfików oszukańczych, środek na porost włosów itd., mniej lub bardziej szkodliwych, crushing salts, bile beans itd., albo mających charakter szantażu – żołądek Twojego dziecka potrzebuje magnezji – w wypadku kilku leków zastosowałem sądowy przywilej tłumaczenia wątpliwości na korzyść oskarżonego. Z czternastu reklam należących do grupy różne, cztery dotyczą mydła, jedna kosmetyków, jedna ośrodka wypoczynkowego, dwie zaś to anonsy rządowe, w tym jeden o dużej powierzchni na temat powszechnych wkładów oszczędnościowych. Spośród wszystkich reklam tylko w trzech wykorzystano to, że trwa wojna. 3 czerwca 40. Zdanie z listu Lady Orford do redakcji Daily Telegraph dotyczącego gospodarki wojennej. Ponieważ większość londyńskich domów została opuszczona, nieczęsto podejmuje się gości. W każdym razie większość osób musi rozstać się ze swoimi kucharzami i mieszkać w hotelach. Nie, tych ludzi nic i nikt nie nauczy, że istnieje pozostałe 99% narodu. 6 czerwca 40. Borkenau i ja uważaliśmy, że celem następnego niemieckiego ataku będzie Francja, nie Anglia. I jak dowodzą wydarzenia, mieliśmy rację. Borkenau twierdzi, że wydarzenia pod Dunkierką dobitnie i niezaprzeczalnie dowodzą, iż samoloty nie mogą zniszczyć okrętów wojennych, jeśli te współdziałają z własnym lotnictwem. Jak podano... W trakcie ewakuacji blisko 350 tysięcy ludzi utracono 6 niszczycieli oraz 25 innych jednostek pływających. Liczba ewakuowanych jest zapewne prawdziwa, i gdyby nawet podwoić straty w okrętach i statkach, nie byłyby one aż tak dotkliwe wziąwszy pod uwagę rozmiary operacji oraz to, że lotnictwo miało jak najkorzystniejsze warunki do działania. Borkenau sądzi, że Hitler zamierza pobić Francję i zażąda w ramach układu pokojowego francuskich okrętów wojennych. Wówczas inwazja na Wielką Brytanię siłami przerzuconymi drogą morską byłaby zapewne możliwa. Wielka reklama na burcie autobusu. Pierwsza pomoc podczas wojny daje zdrowie, siłę i hart ducha. Guma do rzucia Rigleya. 7 czerwca 40. Choć afisze gazetowe zostały wycofane, bardzo często widuje się, jak ten i ów sprzedawca prasy wystawia je. Najwidoczniej stare afisze przeznaczane są do ponownego użytku, natomiast te z napisami w rodzaju Naloty Rafu na Niemcy czy ogromne niemieckie straty są zawsze na czasie. 8 czerwca 40. Wśród straszliwych i okrutnych działań wojennych, w których, jak przypuszczam, giną codziennie tysiące ludzi, człowiekowi wydaje się, że nie napływają żadne nowe wiadomości. Wieczorne wydania gazet piszą o tym samym co poranne, poranne podają to samo co te z poprzedniego wieczoru, a radio powtarza to, co napisano w gazetach. Jeśli jednak chodzi o prawdziwość informacji, to zapewne jest więcej cenzury niż zwykłego kłamstwa. Borkna uważa, że dzięki radiu otrzymujemy stosunkowo prawdziwy obraz wojny oraz że jak dotychczas jedynym grubym fałszem były niemieckie informacje dotyczące rzekomego zatopienia naszych okrętów. Te doniesienia były bezsprzecznie wyssane z palca. Ostatnio jedna z wieczornych gazet, która je odnotowała, zauważyła, że przez mniej więcej 10 dni Niemcy mieli zatopić 25 pancerników. Czyli o 10 więcej niż według liczb przez nas posiadanych. Ostatnio Steven Spender tak mi powiedział: Czy nie uważasz, że w ciągu ostatnich 10 lat za każdym razem udawało ci się przewidzieć bieg wypadków trafniej niż powiedzmy rządowi? Musiałem się z nim zgodzić. Częściowo wchodzi tutaj w rachubę to, że człowiek nie jest zaślepiony interesem klasowym i tak Przykładowo. Każdy, kto nie był zainteresowany sprawą finansowo, mógł natychmiast dostrzec strategiczne zagrożenie wynikające dla Anglii z faktu pozwolenia Niemcom i Włochom na podporządkowanie sobie Hiszpanii. Podczas gdy większość prawicowców, nawet zawodowych żołnierzy, nie mogła pojąć faktu tak oczywistego. Jeśli jednak ludzie tacy jak my lepiej rozumieją sytuację od tak zwanych ekspertów to nie tyle mają zdolność przewidywania konkretnych wydarzeń, ile dar pojmowania tego, w jakim świecie żyjemy. W każdym razie ja sam od 1931 roku wiedziałem, Spender twierdzi, że wiedział to od 1929 roku, że czeka nas nieuchronnie tragiczna przyszłość. Nie potrafiłem dokładnie przewidzieć, czym zaowocują wojny i rewolucje, nigdy mnie one jednak nie zaskoczyły. Poczynając od roku 1934, wiedziałem, że wojna brytyjsko-niemiecka jest nieunikniona. Natomiast od roku 1936 miałem już całkowitą pewność, że wybuchnie. Czułem to trzewiami i paplanina pacyfistów z jednej strony oraz z drugiej ludzi z frontu ludowego z ich udawanym zaniepokojeniem, że Wielka Brytania prowadzi przygotowania do wojny z Rosją, nigdy mnie nie zmyliły. Podobnie nigdy nie zaskoczyły mnie takie okropności jak czystki sowieckie, ponieważ zawsze czułem, że coś takiego? Nie, nie, że dokładnie akurat to, tylko coś mniej więcej w tym stylu, należy do bolszewickiej doktryny władzy. Miałem takie uczucie, czytając ich literaturę. Któż by się spodziewał siedem lat temu, że Winston Churchill ma przed sobą jakąś przyszłość polityczną? A przed rokiem, Krips był czarną owcą Partii Pracy, która usunęła go ze swoich szeregów, nie chcąc nawet wysłuchać, co ma na swoją obronę. Skądinąd dla konserwatystów był on niebezpiecznym komuchem. Teraz jest ambasadorem w Moskwie, a prasa Beaverbuka przodowała w wezwaniach do jego nominacji. Jeszcze nie można orzec, czy wybór był właściwy. Jeśli Rosjanie będą skłonni zostać naszymi sojusznikami, to zapewne tak. Jeśli jednak nadal będą nam nieprzyjaźni, byłoby chyba lepiej wysłać tam kogoś, kto nie jest admiratorem rosyjskiego reżimu. 10 czerwca 40. Słyszałem dopiero co, choć nie ma nic o tym w gazetach, że Włochy wypowiedziały nam wojnę. Siły alianckie wycofują się z Norwegii, co tłumaczy się tym, że można będzie użyć ich gdzie indziej. A po zajęciu Narwiku został on tak zniszczony, że Niemcy nie będą mieli z niego żadnego pożytku. Faktycznie jednak będą potrzebować go dopiero w zimie. Ponadto i tak nie na wiele by im się on przydał, gdyby Norwegia przestała być neutralna. Zatem nie należy sądzić, by alianci mieli w Norwegii aż tyle wojska, żeby robiło to jakąkolwiek różnicę. Prawdziwym powodem jest zapewne chęć uniknięcia utraty okrętów wojennych. Tego popołudnia przypomniałem sobie ze wszystkimi szczegółami incydent z taksówkarzem, jaki miałem w Paryżu w roku 1936 i chciałem wspomnieć o nim na tych kartach. Jestem jednak pogrążony w tak głębokim smutku, że po prostu nie umiem o tym napisać. Wszystko dookoła się rozpada. Aż mnie odrzuca konieczność pisania recenzji książek i tak dalej w obecnym czasie, a nawet odczuwam gniew i oburzenie, że wciąż się pozwala na takie marnowanie czasu. Sobotnia rozmowa w Ministerstwie Wojny może przynieść jakieś efekty, pod warunkiem, że będę na tyle sprytny, aby zdołać oszukać komisję lekarską. Gdybym włożył mundur, to podobnie jak w Hiszpanii, nie dbałbym o wydarzenia publiczne. Obecnie czuję się tak jak w roku 1936, kiedy faszyści zbliżali się do Madrytu tyle tylko, że znacznie gorzej napiszę o tym taksówkarzu innym razem. 12 czerwca 1940 Eileen i ja poszliśmy ostatniego wieczoru do Soho, żeby zobaczyć, czy, jak doniosły gazety, zniszczono jakieś włoskie sklepy i tak dalej. Wydawało się, że prasa wyolbrzymiła fakty, a jednak widzieliśmy trzy sklepy, w których powybijano szyby wystawowe. Większość właścicieli pospiesznie nazwała swoje placówki brytyjskimi. Genaris, włoski sklep spożywczy, został cały oklejony drukowanymi plakatami z napisem: Ta placówka jest wyłącznie brytyjska. Spaghetti House, sklep specjalizujący się we włoskiej żywności, zmienił nazwę na British Food Shop. Inny sklep zmienił szyld na szwajcarski. Nawet francuska restauracja przechrzciła się na brytyjską. Ciekawe, że wszystkie te plakaty z napisami musiano wydrukować wcześniej i przechowywać gotowe do użycia. Choć ataki na bezbronnych włoskich sklepikarzy są obrzydliwe, to jednak samo zjawisko jest interesujące, ponieważ Anglicy. To znaczy ci z nich, którzy są pierwsi do rabowania sklepów, sami z siebie z reguły nie wykazują żadnego zainteresowania polityką zagraniczną. Nie przypominam sobie czegoś takiego podczas wojny abisyńskiej, no a wojna w Hiszpanii też nie poruszyła szerokich rzesz ludzi. Tak samo jeszcze kilka miesięcy temu nie było również wśród anglików żadnych nastrojów antyniemieckich. Nikczemne, podłe i wygłoszone z zimną krwią, i akurat teraz oświadczenie Mussoliniego o wypowiedzeniu wojny nie pozostawiło obojętnymi nawet tych, którzy nie czytają gazet. 13 czerwca 40. Wczoraj na zbiorowej naradzie LDV, która odbyła się w sali plenarnej komitetu stadionu Lords. Po raz ostatni byłem na Lords na meczu Iton Harrow w 1921 roku. Wtedy uważałem, że wejście do pawilonu, jeśli się nie należało do MCC, jest równoznaczne z sikaniem na ołtarzu. Po latach zaśmiałem niejasne uczucie, że postępek taki jest karalnym wykroczeniem. Zauważyłem, że jeden z afiszy wzywających do wstępowania do pionierów, ten ze stopą depczącą swastykę i z napisem Rozdepcz to, został ściągnięty z rządowego plakatu rozpowszechnianego podczas hiszpańskiej wojny domowej Chodzi mi o pomysł. Oczywiście tutaj zostało to zwulgaryzowane i stało się śmieszne. Jednak już sam wygląd plakatu dowodzi, że nasz rząd nabiera chęci, aby się uczyć. Komunistyczny kandydat w wyborach uzupełniających w Bał otrzymał około 500 głosów. Jest to nowy rekord w dół. Choć czarne koszule często dostawały jeszcze mniej, kiedyś nawet zaledwie 150. Intrygujące, ponieważ mandat z Bał należał do Landsberego. To też można by się spodziewać, że mieszka tam wielu pacyfistów, ogólnie jednak frekwencja była bardzo niska. 16 czerwca 40. Niemcy są na pewno w Paryżu, jeden dzień wcześniej niż to zaplanowali. Można przyjąć zapewnik, że Hitler pojedzie do Wersalu. Mogliby chyba zaminować pałac i wysadzić w powietrze, gdy już się tam znajdzie. Hiszpanie okupują tanger najwidoczniej po to, żeby udostępnić go włochom na bazę morską. Inwazja Maroka Hiszpańskiego z terytorium Maroka Francuskiego byłaby prawdopodobnie obecnie przedsięwzięciem nietrudnym do wykonania, a przeprowadzenie jej, ditto inne hiszpańskie kolonie i osadzenie Negrina albo kogoś podobnego w charakterze szefa alternatywnego rządu, byłoby potężnym ciosem wymierzonym we Franco. Jednak nawet obecnemu rządowi brytyjskiemu coś takiego przez myśl by nie przeszło. Tak, tak. Człowiek już nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że rządy alianckie mogłyby wykazać się inicjatywą. Zawsze, ilekroć jestem na stacji metra, aż mdli mnie na widok reklam, tych patrzących głupio twarzy i jaskrawych, bijących po oczach kolorów. Trwa zaciekła walka o to, by skłonić ludzi do marnowania pracy i surowców na konsumpcję niepotrzebnych artykułów luksusowych oraz szkodliwych dla zdrowia specyfików. Ile śmiecia wywieje u nas ta wojna, jeśli tylko wytrzymamy przez lato. Wojna jest po prostu odwróceniem życia cywilizowanego. Jej hasło to: zło będzie moim dobrem. Jednak we współczesnym życiu tak wiele dobrego jest właściwie złem, że można wątpić, czy w ostatecznym rozrachunku wojna istotnie czyni szkody. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Czytał Bartosz Głogowski. Nagrania Audio Tales